Funkcja h opisana jest za pomocą tabelki. Tu mamy x, czyli argumenty, czyli to jest nasza dziedzina, a tu są wartości, czyli dla argumentu minus 5 przyjmuje wartość 0, dla argumentu minus 4 przyjmuje wartość 1 i tak dalej. Podpunkt a. Zacząłem mówić, na nie przeczytałem, o co pytają. Podaj wartość funkcji h dla argumentu 0. Argument 0 jest tutaj. Dla argumentu 0 przyporządkowujemy wartość 5. Czyli piszemy, to jest funkcja h, czyli piszemy literkę h od 0, czyli funkcja h dla argumentu 0 przyporządkowuje wartość 5. Podpunkt b. Podaj argument, dla którego funkcja h przyjmuje wartość 2. Wartości są tutaj. Wartość 2 jest w tym miejscu dla argumentu minus 3. Czyli h od x równa się 2 dla x równego minus 3. Podpunkt c. Podaj wzór funkcji h. W tym celu popatrzmy, jak ta funkcja działa. Minus 5c przyporządkowuje wartość o 5 większą. Minus 4c wartość o 5 większą. Minus 3c wartość o 5 większą. I tak dalej. Cały czas przyporządkowuje wartość o 5 większą. Czyli napiszemy, że funkcja h od x każdemu xowi przyporządkowuje wartość o 5 większą, czyli do każdego x dodaje 5. I podpunkt d, nawiązuje wykres funkcji h, no to zaznaczamy układ współrzędnych, oś x, znaczy to jest oś y, oś x tutaj i po kolei. Dla argumentu przyjmiemy minus 5, czyli będzie taka skala 1, 2, 3, 4, 5, czyli tu jest minus 5. Dla argumentu minus 5 mamy wartość 0. Dla argumentu minus 4 mamy wartość 1. Dla argumentu minus 3 mamy wartość 2. Dla argumentu minus 2 mamy wartość 3. Dla argumentu minus 1 mamy wartość 4. I dla argumentu 5, 0 mamy wartość 5. Dla argumentu 1 mamy wartość 6 i dla argumentu 2 mamy wartość 7. No i tak wygląda nasz wykres funkcji. Tych kropek nie łączymy, możemy je podpisać, czyli tutaj minus 5, 0, minus 4, 1, minus 3, 2. Minus 2, 3, minus 1, 4, 0, 5, 1, 6, 2, 7.